są ludzie, którzy mają charyzmę, którą mogliby obdzielić to pomieszczenie. Ostatnio poznałem takiego gościa, znaczy poznałem, skumpel gej, mojego kumpla geja. Widziałem tego gościa z odległości po prostu, no. Bo on ma... On ma taką charyzmę, że podeszło do niego ostatnio... On był mega gejowski, stał w centrum Warszawy, po prostu ba. I podeszło do niego dwóch dresiarzy, chcieli mu wpierdolić, go skroić, a on ich tak zagadał, że wziął do domu i wyruchał. To jest charyzma, to jest naprawdę... To musiał być cichy poranek na osiedlu tego dnia, naprawdę. Łysy, nie. Nie mówmy o tym, tak. Kurde, niemożliwe, nie, wiecie. A braliście, bo ja tak... Ja chodziłem do prywatnej szkoły zawodowej. To... Ja wiem, że to brzmi jak oksymoron. Słowo, którego tam się nie nauczyłem na pewno. Cieszę się, że się śmiejecie z tego, bo w mniejszych miastach oksy, co? Zresztą to oksymoron, to taki antybiotyk. Ja to biorę raz w tygodniu. To nie jest antybiotyk. Ja chodziłem do prywatnej szkoły zawodowej. Ja miałem na 17 osób 3 uzależnione od heroiny w klasie. Na serio, to nie jest kurwa żart. Się dziwicie, że zostałem komikiem. Trzeba było jakoś przetrwać. Każdy ma swoje mechanizmy. Więc ten, jakby oni tam, ej, dobra, a ty chodź, spróbujesz. No, nie heroiny, okej, okay, to amfetaminy. Ja mówię, no dobra. Więc spróbowałem z nimi amfetaminy, bo oni mi powiedzieli, że się dobrze uczysz potem. Ja mówię, no ja chcę się dobrze uczyć, to dajcie trochę. No się dobrze uczyłem, na pewno. Znaczy, nawciągaliśmy u tego zioma, ja tak mówię, dobra, też idę uczyć. Ja mówię, nie idź, ja idę się do domu uczyć. Dobra, oni mówią, tylko nie gadaj z rodzicami. Ja mówię, mam 16 lat, czemu mam gadać z rodzicami? Więc idę. I sobie myślę, jest zajebiście, przychodzę na przystanek, jest ten słupek przystankowy, jest jakaś tam babcia, jestem ja i śmietnik. I tak sobie patrzę na tą babcię na tym przystanku i myślę sobie... Pogadam se z nią. To jest procedura przystankowa, nie? Widzisz, babcię, gadasz z nią. Ja zaczynam do niej gadać, mówię, to pani to ma tak fantastycznie, podoba mi się ten płaszczyk, to lato, jesień, zima, tutaj ten antenka, to jest tak wyjebane. Jak wy tak się ubieracie? To jest po prostu niemożliwe. To jest mundur jakiś, co to jest? Ja tak normalnie chodzę. Fantastyczne, fantastyczne, to jest wspaniała ten moda. Proszę przestać do mnie mówić. Ja wtedy skumałem, że chyba nie powinienem mówić do rodziców, jak wrócę do domu. Wracam do domu, mówię, nie gadaj z rodzicami, nie gadaj z rodzicami, nie gadaj z rodzicami. Mój ojciec wspomina to tak. Antoś, normalnie dziecko pijane przemyka. Wraca do domu, żuje gumę, próbuje to ukryć. Nie ty, nie ty. Ty wracasz naćpany jak lord kolumbijski. I mówisz do matki, że świetnie wygląda na tle boazerii. To było to, co wypadło ze mnie pierwsze po prostu. Ja pomyślałem, to trzeba matce powiedzieć, że pasuje do boazerii. Więc wbijam do chaty, nawciągany kompletnie, wchodzę do pokoju i mówię, ta kanapa idzie pod okno, ta kanapa teraz idzie pod okno. Bo ja chcę widzieć wierzbę, jak oglądam telewizję. Ja chcę oglądać wierzbę, jak oglądam telewizję. I chwytam tą kanapę, jestem w czapce, w butach zimowych, we wszystkim i zaczynam przesuwać kanapę z siedzącym jeszcze na niej ojcem. Bo on mi nie przeszkadza w tym momencie. Jeszcze patrzę mu w oczy, będzie zajebiście pod oknem, tato! Oni mi nie dali kary nawet. Po tym wszystkim. Oni się przez 2 lata ze mnie napierdalali po prostu. No ja tam wchodzę, tak, ojciec, coś Antoś na zmęczonego wyglądasz, może kreseczkę? No tak... Przestań. Wchodzę do kuchni, matka coś robi, Antek zostaw, to jest mąka!